Pięknie zrobił to Izraelczyk, wbiegł przed rywali i bardzo spokojnie sfinalizował tę akcję. 2-1 dla mistrzów Polski na stadionie w Łowieczu. Nacisnęli gospodarzy, zwracał Maskand uwagę na to, że gubią się mistrzowie Bułgarii, wyprowadzając piłkę od własnego pola karnego. No taka jest gdzieś ta bałkańska dusza, że każdy wierzy, że potrafi, że może to rozegrać od tyłu. Tutaj widzimy doskonałe zagranie do Melikssona, później idealnie sobie przyjął, biegł przed Płamena Nikołowa. Melikson, proszę, jak doskonale zastawił jakby swoim ruchem i ciałem piłkę. Wychodził z bramki Vinicius, ale bardzo precyzyjnie to skończył Maor Melikson. 2-1 dla Wisły Kraków, a tymczasem Łukasz Garguła za Gervasio Nuneza od 77 minuty. Jovanić! No! Zadrżały teraz serca kibiców Wisły. Takie wydawało się niegroźne uderzenie za linii środkowej, a tymczasem piłka przez moment tam zatańczyła na rękawicach Jovanicia. Dobry, bardzo dobry wynik dla mistrzów Polski na stadionie w Łowieczu. Bodurow. Nikołow.